Witam na kanale Zrób to sam. Dzisiaj zamierzam Ci pokazać, jak możesz wykonać szal w kształcie pętli. Szal jest wykonany z wełny z alpaka, więc jest przytulny i puszysty. I składa się ze słupków. Za chwilę pokażę Ci więcej szczegółów dotyczących produkcji tego szala. Włóczka jest marki Rico Design o nazwie Alpaka Soft, 60% poliakryl, 20% wełna z alpaka oraz 20% wełna, 50 g i 120 m długości. Przeznaczona na szydełko 4 mm, ja natomiast użyję 8 mm. Przypadkowo szydełko pasuje kolorystycznie do włóczki. Numer koloru to 3. Teraz dobieram się do środka włóczki jak zwykle. Aby znaleźć dwa końce włóczki. Trzymamy za podwojoną nić i zaczynamy robić oczka. Na razie mam 12. Myślę, że 15 wystarczy i to jest szerokość szala. Teraz robię 3 oczka na wysokość. I w pierwszym oczku robimy słupek. W każdym napotkanym oczku robimy słupek. Pierwszy rząd skończony. Dwa oczka na wysokość. Tym razem schodzimy niżej łańcucha za słupek i robimy słupki. Zrobiliśmy tylko dwa oczka, bo schodzimy niżej. Teraz wchodzimy przed słupkiem na spodzie i robimy słupek i tak na zmianę. Teraz przechodzimy za słupek. Wzór się krzyżuje i jest wielowymiarowy. Wygląda trochę jak wzór na koszyk. Myślę, że wzór świetnie się prezentuje.
Kolejny rząd skończony i nabrał on ciekawej objętości. Przechodzimy do następnego rzędu. Dwa oczka na wysokość. Następnie robimy odwrotność pierwszego rzędu. Czyli pierwszy słupek robimy z tyłu tego na spodzie. Mamy ten sam wzór, co w drugim rzędzie. Raz przechodzimy z przodu słupka na spodzie, następnie z tyłu. Kolejny rząd skończony. Widać, że wzór przemienia się w coś ciekawego. Tylnia część jest taka sama. Jestem już po paru dodatkowych rzędach i wzór przypomina spleciony koszyk. Jestem zachwycona tym wzorem, więc zamierzam dalej kontynuować. To jest moja kolejna aktualizacja, ponieważ wzór będzie w kształcie pętli, więc potrzebujemy połączyć dwa końce. Luźna nić jest na prawym końcu. Przykładam dwa końce i łączymy oczkiem ścisłym. Należy się upewnić, że łączymy każde oczko po dwóch stronach.
Końcowy etap jest jeszcze bardziej prostszy. Odcinamy końcówkę. Zawiązujemy na koniec supeł, można to zrobić dwa razy i odwracamy pracę. Szal wyszedł naprawdę pięknie, można go złożyć w pół. Dziękuję za oglądanie kanału Zrób to sam. Mam nadzieję, że ten projekt Ci się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam do lajkowania i subskrypcji. Do zobaczenia następnym razem.